Na razie po tych torach jeździ tylko ciężki sprzęt, ale za chwilę pojadą tędy tramwaje pełne pasażerów. I to wcześniej niż pierwotnie przewidywali urzędnicy. Przyspieszyć termin oddania tego pierwszego etapu, czyli od Słowiańskiej do Roosevelta o praktycznie miesiąc, czyli 24 grudnia poznaniacy będą mogli już korzystać z tego fragmentu poznańskiego szybkiego tramwaju. Zakładaliśmy wcześniej, że będziemy dokładać wszelkich starań, żeby możliwie jak najszybciej uruchomić ten pierwszy etap. Wszyscy mamy świadomość, jak ważną dla komunikacji publicznej jest trasa PST. Ponowne otwarcie fragmentu trasy na Gwiazdkę oznacza zmianę w kursowaniu tramwajów. Po wyremontowanej pestce między rondem Kaponiera i Słowiańską będzie jeździł tramwaj linii numer 3. A to nie jedyna zmiana. W tym miejscu, w którym dzisiaj kursuje trójka, czyli na ulicy Głogowskiej, od 24 grudnia również zostanie uruchomiona linia numer 8, która połączy Górczyn przez most teatralny z ogrodami. Dzięki tym zmianom szybciej dojedziemy odnowioną trasą do centrum. Dojazd autobusem, komunikacją zastępczą do centrum miasta zajmuje około 14-15 minut. Dojazd tramwajem, choć jeszcze nadal nie w pełni z pełną ofertą, będzie zajmował połowę tego czasu. Powrotu pestki z wytęsknieniem wyczekują pytani przez nas mieszkańcy. Bardzo brakuje ta tramwaj T12, który zastępuje, to nie rozwiąże do końca problemu. Na przykład jeżdżę na rehabilitację, to mógłbym dojechać tramwajem, a tak muszę autobusami i kombinować, jak dojechać. No ale źle nie, ale czekamy na to, czekamy. Jedna z naszych rozmówczyń wskazuje, że na czas remontu studentom o wiele trudniej jest dostać się na kampus Morasco. Jestem studentką z UAM Biologia i to jest aktualnie dla mnie koszmar. Dojeżdżam pociągiem i droga wydłuża się znacząco, bo przedtem to było 20 minut, a teraz to jest przynajmniej godzina, żeby tam się dostać. Ale by było szybciej i łatwiej, trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Cała trasa PST ma być gotowa na przełomie maja i czerwca przyszłego roku. Jakub Szustakowski, Puls Dnia.